Dobry wieczór Państwu, nie magister Zarzycki. Trzymam w ręku najnowszy numer najwyższego czasu, a w nim otwarłem sobie artykuł pod tytułem Złodzieje dzieci. To jest ten artykuł pana Jana Pińskiego. I przeczytam Państwu pierwsze zdanie z tego artykułu. Pracownicy opieki społecznej zabrali matce dwoje dzieci, bo była biedna. Oddali je rodzicom zastępczym, którzy je zamordowali. No, znają Państwo tą sprawę z mediów na pewno, że dwoje dzieci zostało zamordowanych przez rodziców zastępczych. Jest o tym teraz głośno. No i tu w tym artykule jest wyjaśnione, jak to się stało, że po prostu matka, która wychowała samotnie pięcioro dzieci, chyba tutaj z tego co pamiętam, dwoje z tych dzieci zabrano, dlatego że była po prostu biedna. No i dzieciom się tak polepszyło, że zostały zamordowane w tej rodzinie zastępczej. Proszę Państwa, pan Janusz Korwin-Mikke to pisał o tym, mówił o tym wiele razy, że państwo nie powinno się wtrącać do życia rodziny. Nawet jak dzieci są biedne, nawet jak rodzina jest tak zwana dysfunkcjonalna, dysfunkcyjna, czy tam jakoś tam się to w tej nowomowie obecnej nazywa, to i tak te dzieci mają lepiej w tej rodzinie niż w domach dziecka. No a widać, że w rodzinach zastępczych też bywa tak jak w tym przypadku. Więc normalnie powinno być w ten sposób, że jeżeli rodzina jest biedna, rodzina sobie nie daje rady, to sąsiedzi, jakaś dalsza rodzina tej rodziny, jakieś tam grupy parafialne, jakieś stowarzyszenia, no masę różnych organizacji, grup obywateli może tej rodzinie starać się pomóc. Natomiast zabranie, porwanie dzieci z tej rodziny, no bo to jest takie porwanie. Ta matka, jakaś biedna matka, no to tam nie potrafiła narobić szumu w mediach, nie potrafiła się bronić jakoś tam sądownie, no i tak te biedne dzieci skończyły. No a jaką tragedię przeżywa ta matka? Jaką przeżywała ta matka tragedię, jeżeli wtedy, kiedy jej zabierano te dzieci, a teraz, jeżeli się dowiedziała, że taki los te dzieci spotkał. Ja, proszę Państwa, znam los dzieci w dwóch domach dziecka, do których ja jeździłem pomagać. No i ten los tam był makabryczny. I to nie o to chodzi, że tam było biednie nawet, bo koszt utrzymania tych domów dziecka był potworny. Każdego z nich. W każdym była pani dyrektor, czy pan dyrektor, wicedyrektor, albo pani wicedyrektor, albo nawet dwie pani wicedyrektor. Panie sprzątaczki, panie kucharki, panie opiekunki, panie wychowawczynie, pani psycholog, pani pedagog i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, masę urzędasów. Natomiast tam nie było matki, tam nie było ani jednej matki, ani jednego ojca. Tam byli urzędnicy, którzy no, w najlepszym wypadku, co się rzadko zdarzało, no ale powiedzmy, w najlepszym wypadku przychodzili do pracy, odbębniali swoje od 8 do 16, albo od 7 do 15, albo od 15 tam do 20 którejś tam, do której tam ten dyżur wypadał, no i sobie szli do domu. Byli też tacy, którzy przychodzili i nawet tego odbębniania nie chciałbym się robić, to po prostu sobie przesiedzieli tam, a dzieci się maltretowały nawzajem, demoralizowały. Byli tacy, którzy w ogóle nie przychodzili, bo po prostu po co pani Hania, Genia i tam pan, powiedzmy tam Kaziu, ja jakieś oficyjne imiona podaję, bo nie chcę tam nikomu szkodzić, mają przychodzić do pracy, jeżeli pani tam powiedzmy Tekla albo Hipolita zastąpi je, a oni sobie tam w tym czasie pranie zrobią, ogródek sobie skopią. No tak też było. Więc proszę Państwa, najlepszym mimo wszystko, nawet jeżeli ta rodzina jest zła, to najlepszym środowiskiem dla dzieci jest ich własna rodzina. Pan Janusz Korwin-Mikke, no zresztą wiele ludzi innych, ale chyba głównie pan Janusz Korwin-Mikke o tym zawsze pisał i zawsze był wrogiem tego zabierania, wydzierania dzieci z rąk rodziców, nawet biednych. Tak jak w tym przypadku. Jeszcze a propos pana Janusza Korwin-Mikke, to moje zaufanie do niego bierze się stąd, że on pierwszy, przynajmniej z tego, co ja czytałem, poruszał masę różnych tematów, w których okazało się czasami po latach, czasami po miesiącach, czasami po kilkunastu latach, że miał rację. Na przykład za chwilkę będę na spotkaniu z takimi moimi kolegami, z którymi się kilka lat temu pokłóciłem. Wtedy, kiedy pan Korwin-Mikke zrobił taką aferę, bo bronił rent ubeckie, jak to się mówiło. No, ubekom jest bekom, bronił rent. Nie pozwalał im te renty poobcinać. Taka szła propaganda, że jakieś straszne do tych ubeków czuje sentyment. Ja tym moim kolegom tłumaczyłem wtedy, pokłóciłem się nawet z nimi, że to nie chodzi o tych ubeków, tylko pan Janusz Korwin-Mikke pisał o tym, że jeżeli się będzie grzebać przy emeryturach
jakiejś grupy ludzi, nawet takiej znienawidzonej, to jest dla władzy tylko sprawdzian, czy da się potem grzebać przy emeryturach innych osób, wszystkich już. No i moi koledzy wtedy nie chcieli mi w to uwierzyć, ale teraz dzisiaj się ich nawet zapytam, co o tym sądzą, co sądzą o tej wypowiedzi pana Korwin-Mikke, wtedy kiedy już wiadomo, że ten wiek emerytalny został podniesiony wszystkim. Czyli najpierw zmieniono umowy pewnej grupie ludzi, zmieniono oczywiście wstecz, co jest niedopuszczalne, bo to było prawo nie powinno działać wstecz. No a potem rozciągnięto te manipulacje na wszystkie emerytury. Dzisiaj też na internecie, gdzieś tam na jakimś portalu, zauważyłem jakieś takie biadolenia, nawet chyba na kilku portalach, nie naszej partii, tylko jakichś tam innych, biadolenia na temat kosztów utrzymania tego Stadionu Narodowego w Warszawie. Że to będą olbrzymie koszty, że kogo na to stać i tak dalej. Proszę Państwa, wtedy, kiedy dopiero były plany budowy tego stadionu, to już wtedy pan czytałem artykuły, chyba w Angorze nawet, być może też w najwyższym czasie, pana Korwin-Mikke na temat tego, ile się nakradnie przy tym stadionie, że ten kosztorys podawany pierwotnie będzie kilka razy przekroczony. I tak było, to Państwo o tym wiedzą. No i potem będzie ogromny problem z utrzymaniem tego stadionu i kto wie, czy nie najlepszym rozwiązaniem będzie go po prostu rozebrać. A w tym miejscu z powrotem jakiś bazar zrobić, na przykład albo jakieś biurowce, albo no sprzedać prywatnej firmie, która tam coś sensownego zrobi. No i proszę Państwa, no już w tej chwili już ludzie biadolą na różnych portalach, że są ogromne koszty utrzymania tego stadionu. Pan Korwin-Mikke to przewidział no kilka lat temu. Co jeszcze? Proszę Państwa, tutaj w tym najwyższym czasie, w tym najnowszym numerze jest artykuł pod tytułem o Gdyni. Zaraz Państwu tutaj go znajdę. Na temat Gdyni. O tak, Gdynia i mit Kwiatkowskiego. Proszę Państwa, jak ja chodziłem do szkoły, to wtedy tam uczyłem się na historii, chyba na języku polskim też być może, no bardziej na historii, na jakiejś tam wiedzy o społeczeństwie być może, o tym jak to budowano Centralny Okręg Przemysłowy przed wojną i Gdynię, i że to ta sanacja to była głupia i niedobra, taka antykomunistyczna, goniła komunistów, no pogoniła tam w 20 roku, ale przynajmniej zrobiła tam dwie rzeczy dobre, czyli Gdynię i Centralny Okręg Przemysłowy. To było dobrze. No i pan Janusz Korwin-Mikke, no kilkadziesiąt lat temu, za 20-30 pisał na temat tych wielkich budów socjalizmu, jakie to były nonsensy, nonsensy z punktu widzenia ekonomii, że zarzynano gospodarkę prywatną bardzo wysokimi podatkami i te podatki potem topiono w tych wielkich budowach socjalizmu, które się na nic nie przydały później. Dlatego, że wiedzą Państwo, że kampania wrześniowa, mimo tego COP-u, który miał nas zmilitaryzować, trwała tam te parę tygodni tylko. Tyle się udało tego uzbrojenia tam wyprodukować. No i z tej Gdyni też pożytek nie był za duży, natomiast gdyby prywatni inwestorzy te same zadania wykonywali, to byłoby to kilka razy taniej i kilka razy efektywniej. No i tutaj w tym najwyższym czasie pan Jakub Woziński pisze nam na ten sam temat, o Gdyni akurat i micie Kwiatkowskiego jako takiego dobrego organizatora, że to jest tylko no, ten przysłowiowy mit. Ale też po raz pierwszy czytałem o tym u pana Korwin-Mikke w jego tekstach. Ja się zainteresowałem trochę historią II Rzeczypospolitej w związku z tą książką sławną w tej chwili już Pakt Ribbentrop-Beck pana Piotra Zychowicza. I okazało się, że już przed wojną niektórzy publicyści krytykowali też budowę tych wielkich budów socjalizmu, czyli Gdyni i COP-u. I to nawet chyba z kręgu Piłsudczyków tam ktoś się odważył krytykować, uważając, że to jest nonsens. Zdaje mi się, że chyba Matuszewski, Ignacy Matuszewski, nie jestem na 100% tego pewny, ale tak mi się coś wydaje. Tak, proszę Państwa, co tu jeszcze ciekawego w tym artykule, w tym najwyższym czasie jest, najnowszym. O, jest też artykuł Zachować naród. To jest wywiad z Marią Mirecką-Loryś, która no, brała udział w konspiracji chyba Narodowych Sił Zbrojnych, czy którejś z takich organizacji nieakowskich. I ona tutaj krytykuje wybuch Powstania Warszawskiego. Pokazuje, jakim to było nonsensem, a ona się temu przypatrywała po prostu własnymi oczami, jak to wszystko było źle i nonsensownie zorganizowane i jaki to był absurd, sam wybuch tego powstania. Pokazuje też takie pewne kulisy tego wybuchu. No i o tym, że te nasze powstania w
większość z nich, no prawie wszystkie tam panią szkolnikę, tylko powstanie, zwycięskie powstanie chyba wielkopolskie uważa za sensowne. No to tutaj też właśnie od pana Korwin-Mikke się po raz pierwszy dowiedziałem o tym, że są takie poglądy, że ten kult powstań, w którym ja byłem wychowywany, zarówno w szkołach podstawowej i średniej, jak i w domu, bo moi rodzice też byli tak nastawieni no, patriotycznie, to znaczy propowstaniowo. No, patriotyzm, moim rodzicom się z tym kojarzył. Tak byli wychowani oni, no i oni tak mnie wychowywali też. No i okazało się, że nie wszystkie aspekty tego wychowania były sensowne. No akurat jeżeli chodziło o powstania, to nie. Z tym powstaniem warszawskim na czele, nawet można powiedzieć chyba. Chociaż i listopadowe, i styczniowe, no każde z nich było nonsensem. Dobrze, co tutaj dalej, proszę Państwa? No ja nie czytam jeszcze całego tego numeru, ale jeżeli coś tutaj ciekawego jeszcze wyczytam, a numer jest naprawdę bardzo interesujący, to się z Państwem podzielę, a w tej chwili będę musiał lecieć na to spotkanie z moimi kumplami i tam się zapytam ich właśnie o to, co Państwu wcześniej mówiłem. Co oni sądzą o tej reformie emerytalnej, którą rząd dokonał parę miesięcy temu. Żegnam Państwa.